Chcielibyśmy dzisiaj 73. rocznicę bitwy pod Suchami jakoś wspomnieć, w jaki sposób poległych wszystkich walczących w tych latach za naszą ojczyznę, ale też przytoczyć Państwu postać podporucznika Józefa Steglińskiego-Korda. To jest osoba, która właśnie oddała życie podczas tej bitwy. Intensywnie działała tutaj właśnie na naszych terenach jako harcerz, jako komendant rejonu AK, jako partyzan. I to jest osoba, o której miano patrona się stara nasza drużyna. Od września mieliśmy już różne akcje, biwak, wędrówki, spotkania z partyzantem, tego typu rzeczy, które jakoś przybliżyły chłopakom postać tej osoby. I to jest właśnie to ognisko, to jest ostatnie zadanie, które mieliśmy zrealizowania. O tym właśnie ognisku już otrzymamy miano patrona, podporucznika Józefa Steglińskiego-Korda. I teraz tak, to będzie ognisko po części obrzędowe, więc na takich ogniskach u nas panuje parę zasad. Tych teraz mogą nie wszyscy wiedzieć, więc teraz powiem. Tak, jest do ogniska wyznaczony strażnik ognia, który tylko on ma prawo podkładać do ogniska ogień. On się tym zajmuje. Proszę o powagę na ognisku, żeby śmiechów jakoś nie było i tak dalej. No i w sumie z takich rzeczy ważniejszych to tyle. To będzie forma trochę obrzędowa. Odpowiem dzisiejszego ogniska. Proszę, Sipa, pokazać. Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski skrzesza czas. O rycerstwie z nadkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. O rycerstwie z nadkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Już rozpaliło się ognisko,
dając nam dobrej wróżby znak. Siedliśmy wszyscy przy nim blisko, bo w całej Polsce siedzą tak. Siedzą harcerze przy płomieniach, ciepły blask ognia skupia ich. Wszystko co złe to szuka cienia, do światła dobro garnie się. Mówiłeś druhu komendancie, że zaufanie do nas masz, że wierzysz w nasze szczere chęci. Wszak ty harcerskie serca znasz, warunki tylko warunkami. Od dawna już słyszymy to, lecz my jesteśmy harcerzami i zwyciężymy wszelkie zło. Warunki tylko warunkami, od dawna już słyszymy to, lecz my jesteśmy harcerzami i zwyciężymy wszelkie zło.